Witam wszystkich na naszym nabożeństwie. Chyba trudno wracać po wakacjach, prawda? Ale niestety mamy taki czas, kiedy musimy już być tu i dzięki Bogu. Dzisiaj jest naprawdę dobry dzień do tego, żeby uwielbić Pana i oddać Mu chwałę. Kiedy myślałem o tym dniu i modliłem się o to nabożeństwo, Pan nieustannie zwracał mnie do tematu, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać. To historia życia Jezusa i Jego apostołów. Historia trochę dziwna. Jeżeli uważnie zastanowimy się nad tym, co tak naprawdę tam się wydarzyło. To wszystko jest opisane w Ewangelii Jana w 11 rozdziale od 1 wersetu. A więc czytajmy. A był chory pewien człowiek, Lazarz z Betanii, z miasteczka Marii i jej siostry Marty. A to była ta Maria, która namaściła Pana maścią i wycierała Jego nogi swoimi włosami. Jej to brat, Lazarz, chorował. Siostry więc posłali do Niego wiadomość. Panie, oto ten, którego milujesz, choruje. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Jezus zaś miłował Martę i jej siostrę i Lazarza. Historia rozpoczyna się od rodziny, która mieszkała w małym miasteczku niedaleko Jerozolimy. Nie jest napisano, jak duża była ta rodzina, ponieważ w tym fragmencie pisma jest mowa tylko o trzech bohaterach. O Lazarzu, Marii, która była znana z namaszczenia Pana maścią, i ich siostry, Marty. Jeżeli to była już cała rodzina, to sytuacja wygląda bardzo trudno. Strata brata – okropne wydarzenie. Ale strata brata w świecie, gdzie mężczyźni odgrywają kluczową rolę, była dla Marty i Marii okropnym przeżyciem. Spróbujmy dowiedzieć się czegoś więcej o nich. Kim byli ci ludzie? Jacy oni byli? Pismo nie za bardzo wiele opowiada o nich. My nie wiemy, czy byli oni bogatymi ludźmi. Chyba nie wygląda na to. Bogaty człowiek chyba nie mieszkałby w Betanii, ponieważ to była mała wieś, niepozorna i biedna. Ale z innej strony byli to ludzie otwarci i kochający innych. Jezus lubił tę rodzinę, a oni lubili Jego. Nie jest napisano, jak długo oni znali się. Ale z tekstu widzimy, że ich relacja była na głębszym poziomie niż te, które Jezus miał z tłumami. Łukasz opowiada o tym, że oni chętnie przyjmowali Jezusa i Jego uczniów u siebie w domu. Trzeba pamiętać, że Jezus nie przychodził sam. Co najmniej ich było 13. Wszyscy młodzi i chętni do jedzenia. Przygotować jedzenie dla takiej grupy ludzi nie łatwa sprawa. To wymagało czasu, sił i pieniędzy. Innymi słowy, ta rodzina była hojna i gościnna. Fajni oni byli, tak? Oddzielnie warto powiedzieć o Lazarzu. Jezus mówi o nim jak o swoim przyjacielu. Od czasu do czasu Jezus wszystkich nazywał swoimi przyjaciółmi. Ale sposób, w jaki on mówi o Lazarzu, sugeruje coś większego. Dla mnie to brzmi tak, jakby oni już znali się bardzo, bardzo dawno. Chodzili do jednej podstawówki albo dorastali razem. Innymi słowy, Jezus znał historię tej rodziny. Był im bliski. Jest oczywiste, że pomiędzy Jezusem a tą rodziną istniała szczególna więź. Z jednej strony jest lekkość w relacjach, z innej ta rodzina
поважала Ісуса як навчителя і містра oraz zachowywała pewien dystans i powagę. Dla mnie jest to bardzo jasny obraz tego, jaką relację Bóg ma z człowiekiem. Z jednej strony On jest naszym bliskim przyjacielem, nie wstydzącym się wejść do naszego domu, by jeść to jedzenie, jakie mamy, które dzisiaj Bóg oddaje nam do stołu, nawet jeżeli ten dom jest na małej, biednej, niepozornej wsi. Z drugiej strony On jest Panem, Mistrzem, Bogiem, który trzyma śmierć w swojej ręce. On jest Bogiem bliskim w codziennym życiu człowieka, ale również jest Bogiem nieporównywalnie większym od człowieka. Marta i Maria, dwie siostry, dwa różnych temperamenty i dwa różne spojrzenia na świat. Wydaje mi się, że Marta była starsza, co według mnie sugeruje jej bardziej praktyczne i logiczne zachowanie. Ona lubiła przyjmować ludzi u siebie w domu i chciała zrobić to na dobrym poziomie. Możliwe, że jej językiem miłości była pomoc, dlatego ona nie bardzo była zadowolona z tego, że Maria jej nie pomagała. Co zaś tyczy się Marii, to można zobaczyć ją jako naturę zmysłową, emocjonalną. I teraz przejdźmy na chwilkę do końca tej historii, a potem wróćmy. Taka mała, ale ważna dygresja. Po jakimś czasie, kiedy Jezus był w ich mieście po raz, kolejny, po już zmartwychwstaniu Lazarza, ona zrobiła coś, Maria, co stało się przykładem tego, jak człowiek może uwielbić Pana. Jej czyn wywołał zamieszanie pośród ludzi, ponieważ był radykalny i przyciągnął ich uwagę do Jezusa. Postawił Go w center tej historii. Co się stało? Maria miała coś swego, coś bardzo cennego. To, co ona ofiarowała Jezusowi. Jan tak to opisuje. Na 6 dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie był Lazarz, który umarł, a którego wskrzesił z martwych. Tam przygotowali mu wieczerzę, a Marta usługiwała. Marta usługiwała, jak zawsze, tak? Lazarz zaś był jednym z tych, którzy razem z nim siedzieli przy stole. Wówczas Maria, wziąwszy funt bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i wytarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią tej maści. Maść nardowa była bardzo droga, tu jest tak napisano, ale jej cena wynosiła roczną kwotę robotnika, pensji jednego robotnika. Roczna kwota pensji jednego robotnika. Innymi słowy, cały rok trzeba było pracować, żeby kupić coś takiego. Młoda dziewczyna tych czasów marzyła o tym, żeby mieć taką maść, ponieważ trzymała ją na swoje wesele. Ta maść była chroniona w takim małym dzbanku, który można było otworzyć tylko jeden raz. Kobiety otwierali go po to, żeby przygotować siebie dla swego przyszłego męża. Dlatego zachowanie Marii wywołało takie zamieszanie. Na chwilkę, drodzy, tylko wyobraźmy sobie, jak to wyglądałoby w naszych czasach. Teraz. Po dobrym nabożeństwie młoda kobieta przychodzi do pastora i liderów. Klęka, wylewa maść za 50 000 złotych
на ноги пастора і вечеряє своїми волосами. Пастор мав 63 лята, є не женатий. Всі са обужені. А пастор мові: «Зоставче його. Вона добре зробила». Що б ми помислили о таким пасторі? Хіба натихмяст мовіно би о нім на Фейсбуку, в Інстаграмі, через телевізію. Он став би ще бардзо знану особу. Понівач, то, що зробила Марія, було щось невірогодного. Але вона зробила то, понівач, для неї то було чимсь найціннішим, що вона мала, що вона хотіла віддати Єзусові. Опінія людей ту не лічила ще. Її серце було напевнене милостю до нього. Офіара завжди притягла увагу людей. Коли вони бачили, що хтось дає щось такого великого, вони завжди будуть мислити, чи обдарований є кимось достойним, чи належить йому ще то. Варто повідомити, що таке видаження в службі Ісуса вже було. Кедись інна кобєта теж о іменю Марія зробила то саме. То відбувалося в Кафарнаум, і та кобєта була нежондницею. Лукаш описує ту історію в 7 розділі Евангелії. Хто був кедись в Ізраїлю, тен хіба вє, що недалеко Кафарнаум є мала віщ, яка називається Магдаля. З тей вші була та кобєта, знана як Марія Магдалена, чи Марія з Магдали. Для чого є то важне? Для того, що ми бадами родини Лазаря і відімо, що то була файна, віжонця, хойна родина. Вони бали ще пана і не мали злої опінії пошлют інших жидів. Скон то віми? Понівач, кеди Лазаш умар, жиді спіралі те родини, плакали з ними і не бжиджили ще ними, як людьми грішними. Та родина мала шацунок пошлют людей. Але зараз вручмо до наших історій. В малим містечку Бетанії умарав Лазаш. Не написано, що ще стало. Написано, що то була якась хвороба, хіба поважна, бо змар. Так? Так чи овак, чоловік умар. Сестри пробували урятувати його, посилаючи відомість до Ісуса. Але Ісус не спішив ще з тим, щоб прийти до них. Для мене то бжмі дуже дивно. Коли ми мислимо о кохаючому Богу, дуже часто мовимо о нім як о тим, який слухає нас і натихмяст приходить до нас з допомогою. Але Ісус не робить того. Не через випадок. Не робить того свідомо. Він звлека. Учнєві са здивені. Приятель, Лазаш, в дому якого тилі рази їдлішми і відпочивалішми, уміра. А Ісус, відзонс о тим, звлека. І допіро по його смерті він іде до тієї родини. Задаймо собі питання. Як учньові відбирали таке заховання Ісуса? Що можна помислити о чоловіку, який може помогти, а не робить того свідомо? Але читаймо далі ту історію. Ото як Ян то описує. Коли Марта услышала, що Ісус надходить, вибігла йому напрочу. Але Марія сиділа вдома і повідала Марта до Ісуса: «Пані, коли б ти був, мій брат би не умар. Але і зараз вім, що Бог да тобі, от цоколвік його попросиш». Ісус їй відповідав: «Твій брат з мертвих стане». Марта йому повідала: «Вім, що з мертвих стане, при з мертвих встанню в дню остаточним». І повідав до неї Ісус: «Я єстим з мертвих встанням і життям.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Czyli my widzimy, że ta kobieta była całkowicie wierząco. Tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. A to powiedziawszy, poszła i potajemnie zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała, jest tu nauczyciel i woła Cię. Gdy tylko ona to usłyszała, zaraz wstała i poszła do Niego. A Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był na tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu naprzeciw. Wtedy Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią, mówiąc, idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała Go, przypadła Mu do nóg i powiedziała, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. One wierzyły, że Jezus posiada siłę uzdrawiania chorych. One całkowicie wierzyły, że gdyby Jezus był w Betanii, to Lazarz nie umarłby. A teraz wyobraźcie sobie, co by one powiedziały, jeżeli dowiedziałyby się, że on świadomie zwlekał i nie chciał przyjść. To byłaby jeszcze większa tragedia, która mogłaby zniszczyć ich stosunki na zawsze. Pomyślmy na chwilkę. Mamy dobrego przyjaciela, który jest lekarzem. Wiemy, że on może przygotować lekarstwo od jakąkolwiek chorobę. I kiedy chorujemy, wołamy go, a on świadomie nie przychodzi. Przychodzi wtedy, kiedy już człowiek umarł. Współczuje nam, płacze z nami. Co byśmy o nim pomyśleli? Czy wierzylibyśmy mu w przyszłości? Czy zostałby naszym przyjacielem? Myślę, że nie bardzo. A więc Jezus tak zrobił. Uczniowie patrzyli na Niego i milczeli. Marta i Maria nie wiedziały, że Jezus zwlekał. Taka to historia. Ale ta opowieść pokazuje nam coś ważnego. Są w naszym życiu wypadki, sytuacji, kiedy my rozumiemy, że nic już nie można zrobić. Stało się. Człowiek umarł, rodzina rozbita, służba zrujnowana, zdrowie zaniedbane, życie po prostu minęło. Nic nie można z tym zrobić. Kropka. Zostaje nam tylko wiara w przyszłe życie w niebie. Kiedyś, kiedy umrzemy, tam będzie dobrze. No a teraz już nic nie możemy zrobić. Modliliśmy się do Boga, wołaliśmy Go, ale On nie przyszedł wtedy, kiedy czekałem na Niego. Byliśmy razem, jedliśmy jedzenie, spędzaliśmy razem czas na mnie i mój dom, ale nie było Go wtedy, kiedy potrzebowałem. Ręce nam opadają. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Powtarzamy. Gdybyś tu był, moja rodzina nie byłaby rozbita. Gdybyś tu był, byłbym zdrowy. Gdybyś tu był, ja byłbym w służbie. Po takich wydarzeniach zostaje nam nadzieja, że kiedyś w przyszłości w niebie odpoczniemy. Pomimo to Jezus pyta, czy wierzysz, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem? Tak, wierzę. Kiedyś to stanie się w przyszłości. Ty jesteś moim Panem i Mesjaszem. I kiedyś mi będzie lepiej, lżej. Teraz, tu, na ziemi, to już niemożliwe. Ale kiedyś wierzę. Lecz Jego głównym słowem dla każdego z nas jest, kto we mnie wierzy, choćby i umarł,
będzie żył. O czym on mówi? Tak, o zmartwychwstaniu w przyszłości, ale nie tylko. Wiemy, że każdy człowiek zmartwychwstanie jak dobry, tak zły. Jednak druga jego myśl o tym, że każdy człowiek, który ma wiarę w Boga, nawet jeśli umrze w jakiejś dziedzinie swojego życia albo służbie, może zmartwychwstać. Tu i teraz, dzisiaj, dlatego, żeby Bóg był uwielbiony, a człowiek żył. Jeszcze raz, każdy człowiek, który ma wiarę w Boga, nawet jeśli umrze w jakiejś dziedzinie swojego życia albo w służbie, może zmartwychwstać. Tu i teraz, dzisiaj, dlatego, żeby Bóg był uwielbiony, a człowiek żył. Czytajmy dalej, co pisze Jan. Kiedy Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się. I zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. I Jezus zapłakał. Trudno powiedzieć, co myśleli apostołowie, kiedy patrzyli na to wszystko. Tu wołali go, on nie przyszedł, a tu płacze. Ale jest tak napisano, i Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli, patrzcie, jak go milował. A niektórzy z nich mówili, czyż ten, który otworzył oczy ślepego, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jezus zaś ponownie się rozrzewnił i przyszedł do grobu. Była to jaskinia, a u jej wejścia był położony kamień. I powiedział Jezus, usuńcie ten kamień. Powiedziała do niego Marta, siostra zmarłego, Panie, już cuchnie, bo od 4 dni leży w grobie. Jezus jej rzekł, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Wtedy usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Gdy to powiedział, zawołał donośnym głosem, Lazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł ten, który umarł, mając ręce i nogi powiązane opaskami, a twarz obwiązaną chustką. Powiedział do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Jezus, patrząc na nasze życie, płacze razem z nami. Nam może wydawać się, że On nie usłyszał naszego wołania o pomoc i nie zdążył przyjść wtedy, kiedy potrzebowaliśmy Go. Może wydawać się, że nie było Go wtedy, kiedy nasza rodzina zmagała się z trudną sytuacją, chorobami, nalogami albo problemami w małżeństwie. Ale to nie jest prawdą. On słyszy nas, nasze wołanie do Niego i reaguje. On rozumie naszą sytuację i współczuje nam. Może Jego zachowanie nie zawsze będzie takim, jak my tego chcemy. Bóg zostawia ostateczną decyzję po swojej stronie. My jako ludzie nigdy do końca nie będziemy wiedzieć wszystkiego. Nie jesteśmy stwórcami tego świata. Dlatego od czasu do czasu możemy mieć obrazę na Pana. Gdybyś tu był, krzyczymy na Niego. Gdybyś tu był, my jako małżeństwo bylibyśmy razem. Gdybyś tu był, moja służba rozwijałaby się. Gdybyś tu był, mowa tu o nas, o ludziach wierzących. Dzisiaj Jezus podchodzi do naszych grobów. On płacze.
widząc to, jak wygląda nasze życie w niektórych sferach. Jego serce jest po naszej stronie, z nami. I dzisiaj on mówi, usuńcie ten kamień. Ale my mówimy jemu, nie, panie, ty nie chcesz tego widzieć. Moja sytuacja jest taka beznadziejna. Ten kamień leży tam już tak dawno, a smród jest taki okropny, że nie wolno go usuwać. Może kiedyś na niebie coś się zmieni, ale nie teraz. Dlaczego? Dlaczego wracać do martwego? Zostaw to. Ale Jezus uważa inaczej. Usuńcie ten kamień, on mówi. Ja chcę powiedzieć swoje słowo w tej sytuacji. I jeżeli my zaufamy Jemu, jeżeli usuniemy kamień, on powie swoje słowo. Lazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wtedy sytuacja zmienia się. Tam, gdzie człowiek stawi kropkę, Bóg robi przecinek. Rezultatem tego będzie zmartwychwstanie i uwielbienie Pana. Kiedy ludzie zobaczą, co Bóg robi w Twoim i moim życiu, oni uwierzą w Niego. Tak jak jest napisano, wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego, opowiada Jan. Ten cud był taki wielki, że nikt nie mógł powiedzieć, że to nie jest prawdą. Ta historia pokazuje nam charakter Boga. On uwielbia brać martwe i robić to żywym. Biblia opowiada wiele takich wydarzeń. Czytamy coś, co stało się bardzo, bardzo dawno. Jest tak napisano. I zdarzyło się, że gdy grzebano pewnego człowieka, zobaczyli taką zgraję. Wrzucili więc tego człowieka do grobu Elizeusza. A gdy ten człowiek został tam wrzucony, dotknął kości Elizeusza, ożył i wstał na nogi. To było bardzo dawno. Mieli martwego człowieka. Po prostu wrzucili do grobu, gdzie były kości Elizeusza. I mamy cud. Nie kości dają ten cud, ale Bóg. Ten samy Bóg, który dał życie Lazarzu. Albo to, co zrobił prorok Ezechiel. Zobaczył prorok Ezechiel w 37 rozdziale. Dolinę suchych kości. Tam jest tak napisano. I powiedział do mnie, synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty wiesz. Bóg pyta o czymś, co mamy w swoim życiu. Jak Ty myślisz, czy to może być żywe? A my mówimy, Panie Boże, Ty wiesz. Naprawdę tak nie wiemy. Wtedy powiedział do mnie, prorokuj o tych kościach i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg do tych kości. Oto sprawię, że wstąpi w was tchnienie i ożyjecie. Nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem, oblekę was w skórę i włożę w was tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Panem. Dzisiaj mówię tu i teraz. Dzisiaj czas usunąć kamień ze swoich serc i pozwolić Panu działać. Dzisiaj jest ten dobry dzień, kiedy my możemy świadomie powiedzieć, Panie Boże, w moim grobowcu, gdzieś tam coś ja mam, co męczy mnie, o czym w ogóle tak nie chcę rozmawiać ni z Tobą, ni z kimkolwiek. Kiedy myślę o tym, po prostu płaczę. Łzy tyczą mnie, Panie Boże, ale wiesz co, chyba już nic nie możemy zrobić. Nic. Zostawmy to. Ale dzisiaj jest dobry dzień. Powiedzieć, tak, Panie Boże, otwieram.
zobacz to. Powiedz swoje słowo. Jesteś Bogiem żywych. Ja chcę być żywy dzisiaj w swojej rodzinie, w swojej służbie. Ja chcę być żywym tu i teraz, ponieważ Ty jesteś niewiarygodnym Bogiem. Ty jest bliski dla mnie jako przyjaciel. Możemy po prostu razem jeść, możemy coś robić razem, ale Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś moim Mesjaszem. Przyjmuję to. Otwieram swoje serce. Dlatego zapraszam do modlitwy dzisiaj, żeby oddać Mu wszystkie nasze sytuacje, to, co niepokoi nas, ponieważ On chce zobaczyć to. On chce zobaczyć to, nawet jeżeli ono okropnie wygląda. On chce dotknąć, powiedzieć swoje słowo w tą sytuacji ta uzdrowić nas. Moi drodzy, zapraszam do modlitwy. Jeżeli potrzebujecie takiej szczegółowej modlitwy, tu będą ludzie, z którymi wy zmożecie pomodlić się. Jeszcze będziemy mieli czas uwielbienia, ale miejmy otwarte serca, ponieważ Bóg, ten samy Bóg, który dał życie Lazarzu, jest tu. Ten sam Bóg chce pracować nad naszymi sercami i dawać nam życie. I to jest super i piękne, ponieważ On jest Bogiem kochającym. Amen. Zapraszam do modlitwy. Panie Boże, my przyjmujemy Ciebie jako naszego Boga, jako naszego nauczyciela, jako naszego przyjaciela. Boże, Ty jesteś wielki. Kiedy nam wydaje się, że my nic nie możemy zrobić, Boże, i to jest prawda. My jako ludzie bardzo często jesteśmy w takich sytuacjach, że naprawdę tak nic nie możemy zrobić, kropka. Ale Ty przychodzisz do nas, przychodzisz w tą sytuację i robisz przecinek, i życie trwa. I sława Twoja, Boże, coraz większa i większa, coraz większa ilość ludzi patrzy na tą sytuację, jak ona zmieniła się od Twojego słowa, od Twojego dotknięcia, Boże, i uwielbiają Ciebie, ponieważ to jest cud. Ty jesteś Bogiem cudów, Boże. Przyjmujemy Ciebie jak Boga cudów, Boże. Dziękujemy Ci za to, że Twoja twarz jest obrócona ku nam, Boże. Niech Twoje imię będzie wywyższone. Jesteśmy tu, Boże, żeby Ty przyszedł do naszego serca i powiedział Twoje słowo życia. W imię Jezusa. Amen. I jeszcze mamy możliwość modlitwy, a także uwielbienia. Proszę. Witamy w społeczności chrześcijańskiej Północ i cieszymy się, że możemy dzielić się Bożym Słowem także w ten sposób. Jeżeli dzisiejsze przesłanie dotknęło Twojego serca, możesz nam o tym opowiedzieć, pisząc na adres online@sthpunoc.pl. A jeżeli podoba Ci się to, co robimy i chcesz pomóc nam się rozwijać, możesz to zrobić. Wejdź na naszą stronę internetową i przekaż dowolną kwotę na konto SCH Północ z dopiskiem Multimedia. Cieszymy się, że jesteś z nami i zapraszamy do oglądania kolejnych nagrań.